Witam Cię na kolejnym spotkaniu z firmą SIG. Nazywam się Paweł Wiącek, jestem kierownikiem produktu w naszej firmie i zajmuję się szeroko pojętą sensoryką przemysłową. Tematem dzisiejszego webinaru będzie czujnik pojemnościowy inteligentny CMB. To będzie druga część takiego większego bloku. Przypominam, dzisiaj tylko i wyłącznie praktyczne, prawda, rzeczy, żadnych slajdów, PowerPointów. Jeśli już coś tam będę akurat tłumaczył, to będą to dosłownie pojedyncze zagadnienia. Dobrze, teraz zasady spotkania i co mamy w naszym menu dzisiejszego webinaru. Kilka zasad organizacyjnych. Webinar jest nagrywany. Można później pobrać materiały, sobie wszystko, prawda, odsłuchać. Czas spotkania to będzie około 30 minut. To, że głównie będziemy tutaj pracować na kamerach, pokazywać coś praktycznie, to już, prawda, wcześniej sobie powiedzieliśmy. Prośba o zadawanie pytań przez panel Q&A. Moich dwóch kolegów inżynierów, Krystian oraz Sebastian, będą na bieżąco odpowiadać na Twoje, na Wasze pytania w trakcie webinaru. Gdzie znaleźć materiały z poprzednich webinarów? No, zwłaszcza jeśli mamy dzisiaj drugą część a propos inteligentnego czujnika pojemnościowego CMB, to część praktyczną. Część z nami osób jest po raz pierwszy. Warto, żeby się zapoznały z tą częścią teoretyczną. Wchodzimy na naszą stronę sig.pl, klikamy tą ikonę webinaru, prawda, z laptopem. Jak otworzy się kolejna podstrona, klikamy w tym pisze detekcja i pomiar, no i następnie pobierz materiały. Zachęcamy oczywiście do pobrania materiałów w postaci prezentacji oraz filmu z poprzedniego nagrania. Jeśli chodzi o taki krótki podział dzisiejszego spotkania, to agendę, krótkie wprowadzenie, takie przedstawię, dlaczego akurat ten czujnik pojemnościowy Smart Sensor. Później będziemy omawiali to oprogramowanie SOPAS i tam ustawienia w poszczególnych zakładkach, gdzie co można klikać. Tu można powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie to będzie troszeczkę w formie takiego tutoriala. No i następnie ta część praktyczna z konfiguracją czujnika, to powinno nam zająć większość naszego spotkania. Na bieżąco zarówno koledzy moi, właśnie Krystian i Sebastian, będą odpowiadali na Wasze pytania. Ja natomiast będę na bieżąco też omawiał, prawda, różne korzyści, ograniczenia, na co zwracać uwagę. Tutaj taka uwaga, my wyłączyliśmy klimatyzację w tym pomieszczeniu, a mamy też różne produkty takie, no, bym powiedział, higroskopijne i one już, jak tutaj przez ostatnią godzinę, prawda, do naczyń wszystko nasypywaliśmy, to już zauważyliśmy, że one już zmieniają swoje właściwości. Także też o tym proszę bardzo pamiętajcie. Dobrze, dlaczego ten czujnik pojemnościowy, dlaczego smart sensor? O smart sensory omawialiśmy na poprzednich spotkaniach, no ale czujnik pojemnościowy, no one są bardzo uniwersalne, wykrywają różne materiały, prawda, metaliczne, niemetaliczne, przewodniki, nieprzewodniki, to są ich duże takie wyższości w stosunku do czujników indukcyjnych i ten konkretny jest smart sensorem, potrafi komunikować się po IO-linku, ale może też pracować jako standardowy, prawda, czujnik pojemnościowy. Jeszcze raz, nie ma co się bać IO-linka, ten konkretny model czujnika, tego smart sensora CMB, możemy wykorzystać z komunikacją, prawda, IO-link z masterem i kolejno ze sterownikiem PLC, ale również, to dzisiaj będziemy właśnie pokazywać za pomocą, prawda, takiej przystawki i tego darmowego oprogramowania systemowego SOPAS, które można pobrać z naszej strony, można dokonywać zmian ustawień parametrów w tym czujniku i później, prawda, je zapisać. No i później ten czujnik będzie na przykład tylko po wyjściu swoim jednym albo drugim przełączającym wystawiał sygnał, że zaszedł jakiś proces albo nie, że na przykład wystawi jakiś sygnał o alarmie. Później to też w tej części praktycznej pokażemy. Jeśli chodzi tutaj, pokażę może z boku do kamery. Tutaj mamy, prawda, potencjometr do regulacji. Mamy wskaźnik stabilności sygnału. On w tej chwili miga na zielono, ponieważ mamy połączenie po IO-Link, więc on tak rytmicznie, prawda, nam miga. No i tutaj jest ta pomarańczowa dioda LED. Jak widać, w stanie wysokim. To znaczy, że czujnik widzi obiekt. Wielka prośba, nie traktujmy tego, że jak dioda pomarańczowa
LED nam się świeci, to wyjście jest w stanie wysokim, to znaczy, że po prostu obiekt jest widoczny. Troszeczkę już o tym mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Ja też nawiążę do tego bezpośrednio w czasie tej części praktycznej. Dobrze. Teraz jeśli chodzi o nasze to oprogramowanie SOPAS. Mamy tutaj już uruchomiony nasz czujnik. Wszystko, prawda, zainstalowane. I zobaczmy, główna ta zakładka z domkiem. Mamy tutaj status, prawda, w jakim stanie znajduje się nasz czujnik. No i podobnie tu widzimy to, co widzimy na diodach sygnalizacyjnych naszego czujnika pojemnościowego. Migająca zielona dioda, komunikacja po IO-Link. Tutaj w tej chwili czujnik nic nie wykrywa, więc dioda pomarańczowa jest nieaktywna. O, zaraz zobaczycie, teraz jest aktywna. No i z powrotem nieaktywna. Status, urządzenie połączone i mamy w tej chwili tutaj w tej części menu, gdzie poświetlam tą strzałką kursora, co mamy, prawda, aktywowanego w tym naszym czujniku. Czyli na wyjściu tym INT, to od razu mówię, może wyjścia, są wyjścia QINT1, QINT2. To są te wyjścia takie wewnętrzne, QINT, INT, internal. No i ponieważ mamy dwa kanały, dwa rodzaje wyjść, stąd też jest jedynka i dwójeczka. QL2 natomiast są to wyjścia, które mogą być, ale nie muszą, związane QINT, tym internal, ale tutaj przepuściliśmy, już powiedzmy użyliśmy jakiejś funkcji, tam później w funkcjach Smart Task pokażę, jak to powiązać. Od razu powiem, że też można różnego rodzaju alarmy wprowadzić na te nasze wyjścia fizyczne. Device information, no pierwsza to Find Me, tu też może pokażemy do kamery. W tej chwili mamy ten standardowy stan, wciskam Find Me w zakładce w SOPASie. Widzimy teraz tutaj nam te, prawda, dwie diody LED sygnalizacyjne, prawda, migają. No i teraz je wyłączyłem. Kiedy Find Me nam się przydaje? No wtedy, kiedy mamy bardzo dużo czujników podłączonych i mówiąc krótko, musimy znaleźć ten, na którym chcemy pracować. To jest takie wskazanie takiego prostego trybu serwisowego. No i dalej nam tu idą wszystkie parametry, które są związane z tak zwaną etykietą IO-linkową tego naszego czujnika, kto jest producentem, jaki to jest rodzaj czujnika, numer seryjny, wersja hardware'owa, wersja firmware'u wgrana, prawda, tutaj do środka tego naszego czujnika. No i trzy rodzaje takich etykiet. Ja bardzo lubię sobie opisywać funkcje urządzeń, czyli opis aplikacji to kontrola poziomu. Jeśli chodzi o, prawda, lokację, no to tam strefa A jakaś, prawda, przez nas wydumana. Lepiej strefa A niż wpisać, prawda, stół w tym wypadku. No i funkcja, tutaj wpisałem poziom, pojemność. Ja mam taki po prostu sposób kojarzenia. Dobrze, środkowa część. Tutaj jak zobaczycie to measurement data, co tutaj chodzi, no tutaj się pokazują te wartości związane, prawda, z odległością do obiektu, który wykrywamy. Im obiekt jest bliżej, tym ta wartość, prawda, rośnie. No i im obiekt jest lepszym przewodnikiem, też ta wartość będzie wyższa. To nie jest analog prądowy czy napięciowy, to jest po prostu taka wartość zawarta między 0 a 10 tysięcy jednostek i tak to należy rozumieć. Natomiast ja na przykład osobiście bardziej wolę ten tutaj folderek. Co my tutaj mamy? No, między innymi możemy zobaczyć, w jaki sposób tutaj zmienia się ten nasz sygnał. Jak widzicie, teraz przybliżam, oddalam tą metalową płytkę. Możemy zamrozić ten obraz. Możemy włączyć skalowanie automatyczne. Możemy, prawda, wyzerować ten nasz bieżący sygnał. Znowu, prawda, sobie wystartować. Widzimy, że teraz automatycznie nam do poziomu tego sygnału maksymalnego nam się wszystko skaluje. Od razu powiem, że tutaj z tym skalowaniem automatycznym czy tym stałym, to lepiej sobie tym dużym rzutem. Każdy musi sam to sobie ustalić. Sami zobaczycie, że w trakcie tych późniejszych prób każdy z Was pewnie by inaczej się tym posługiwał. Tutaj natomiast możemy zmieniać długości, prawda, stałych, czasowych obserwowanego tego przez nas okna. Ja zostawię to na 10 sekundach. Co mamy niżej? No niżej mamy
te nasze wejścia wewnętrzne. I widzimy, odsuwam, przesuwam tą naszą płytkę i widzimy, ja tutaj głównie pracuję na wyjściu QInt 1. Dlaczego QInt 2 się nie zmienia, to zobaczycie później. Natomiast tu są powiązane te, powiedzmy, fizyczne wyjścia, te wyjścia logiczne, niektórzy nazywają QL. Ja to wyjście QL1 mam powiązane z wejściem tym wewnętrznym QInt 1, ale zobaczcie, co się stanie. To widać, że pewnego rodzaju jest opóźnienie między jednym tym wyjściem a drugim. One są opóźnione o dokładnie 2 sekundy. Gdzie ja to ustawiłem, pokażę za chwilę. No i ta część tutaj, jak widzimy, wszystkie, prawda, nasze wyjścia i alarmy, nawet alarm, prawda, a propos zwarcia jest, tylko on jest wysyłany już tylko po IO-linku. No jest coś takiego jak alarm związany z zapyleniem. Taka ciekawostka, którą też za kilka minut omówię. No i tu zobaczmy sobie, bardzo ciekawa taka zakładka. Widzimy te wartości właśnie tego sygnału. No i widzimy, w jaki sposób nam się zmienia również, zmieniają nam się wyjścia. Widać było, ja jeszcze raz to pokażę, QInt 1 nam się załączyło i 2 sekundy później QL1. No i tutaj, jeśli chodzi o wskaźnik pewności, prawda, działania quality of run, jeśli wykonujemy dany teaching, to też widzimy, czy ten teaching przebiegł prawidłowo. A jeśli są pewne uchyby, to w jaki sposób. Kolejna zakładka konfiguracyjna, basic settings. No, tutaj od razu mówię, my mamy wyłączone te zewnętrzne regulacje. Trimmer input to jest ten potencjometr, który mamy na korpusie, teach by wire, no, żeby tutaj użyć uczenia na obiekt po przewodzie. Tu musimy właściwy pin w kolejnych tam zakładkach, pokażę, zmienić na teaching, czyli jedno wyjście zmieniamy na wejście. No, używanie, prawda, tych LEDów, dwóch, które mamy na korpusie czujnika, włączenie, wyłączenie tych LEDów. No i polaryzacja pinu czwartego, tego głównego pinu sygnałowego, który mamy w wielu naszych czujnikach. Tu widać, można zmienić polaryzację, co też się bardzo przydaje w niektórych aplikacjach, zwłaszcza gdy dochodzi do jakiejś awarii, nie mamy czujnika z polaryzacją NPN, to możemy użyć wówczas tego czujnika. Kolejno, alarmy związane z temperaturą. Tu od razu powiem, ten górny zakres fabrycznie to jest plus 85 stopni. Ja to zmieniłem na 40, może nawet dam teraz 38. Później nam to się przyda, zrobimy taki jeden test z temperaturą na koniec. No i też ważne, takie 3 gotowe podprogramy. Praca w pełnej skali z cieczami lub z granulatami. Ja na razie zostawię to w pełnej skali, później dokonamy tam również pewnej zmiany. No i kolejna zakładka Enhanced Sensing. Tu już się troszeczkę więcej pobawimy. Zwróćcie uwagę, tutaj bardzo podobnie jest do części tego głównego menu zrobiona ta zakładka. Zostawię w tej chwili na tym głównym widoku poziom tego sygnału. Nie będę włączał automatycznego skalowania w tej chwili, po to, żebyśmy widzieli poszczególne te limity i poziom tego progu, od którego chcemy mieć stan wysoki na wyjściu. Skupiam się w tej chwili na tym wyjściu numer 1. Z menu wybieram tryb jednopunktowy. Co to jest ten tryb jednopunktowy? Zobaczymy. No i powiedzmy, nauczę ten nasz czujnik na ten obiekt metalowy. Wciskam teach. Tu oczywiście możemy też wpisać tą wartość klawiatury, jest OK. No i ustawił nam się tutaj ten próg przełączania SP1 switching point pierwszy na wartość 1605 jednostek. Zwróć uwagę, histereza, jaką mamy, my ją możemy regulować procentowo przez 10% z tej tutaj wartości switching pointu, więc ona jest niżej, ta histereza, tutaj jest na pomarańczowo. Natomiast jest coś takiego jak safe limit i on jest dwukrotnie większy, jeśli chodzi, powiedzmy, o te wartości procentowe, niż ta histereza. Dlaczego? Może pamiętasz, w jednej z tych wcześniejszych zakładek było coś takiego, tu pokażę, jak Dust Alarm. Cóż to jest takiego, ten Dust Alarm? To jest wbrew pozorom bardzo przydatna funkcja. Ona sygnalizuje po prostu obklejenie czujnika przez jakąś substancję. To może być bardzo lepka substancja albo na przykład substancja higroskopijna, prawda, łatwo absorbująca
wilgoć. No mamy tutaj tą definicję, ja to wyzywcem wziąłem, prawda, z instrukcji obsługi, widać w języku polskim. No i tam sygnał, ten, prawda, ten alarm jest powiązany, widać, z tym jednym z naszych tych wejść, tych wyjść detekcyjnych i tam te wartości graniczne są, prawda, opisane, coś tam o jakimś przyłączaniu wartości analogowej w jakimś czasie. Ja rozumiem, że to pewnie dla większości ludzi jest zrozumiałe, ale żeby się upewnić, bo jak sygnalizowałem na wcześniejszych spotkaniach, lubię wszystko rozumieć na zdrowy rozum, żeby wszystko było przejrzyste, wtedy lepiej to się po prostu pamięta, lepiej to się rozumie. No więc wytłumaczenie graficzne na dwóch kolejnych slajdach. Mamy tutaj, no nie jestem jakimś wybitnym magikiem, ale przygotowałem takie slajdy, na których widać mniej więcej te poziomy tych sygnałów, które widziałeś przed chwilą na zakładce w SOPASie. No więc mamy ten nasz set point. Umówmy się, że tu pracujemy na tym jednym progu. No i ten set point ma 2500 jednostek. Histereza wtedy, jeśli mamy 10%, to jest 2250 jednostek. No i tam odpowiednio, jeśli mamy ten poziom safe on, safe off, liczone względem 20% od set pointa, to będzie to kolejno 3000 i 2000 jednostek. No i jeśli obiekt, powiedzmy, jest dosyć daleko od tego naszego czujnika, nie jest wykrywany, to wtedy świeci nam się w stabilny, prawda, sposób ta zielona dioda, to wtedy czujnik wie, że na 100% nic nie wykrywa, bo pomarańczowa ta dioda się nie świeci, obiektu nie ma. Natomiast jeśli nasz czujnik jest pewien, że na 100%, że obiekt jest widoczny, wówczas świeci się zielona dioda ta stabilności w sposób ciągły, no i świeci nam się LED pomarańczowy oznaczający widzę obiekt. No to teraz przykład taki, kiedy nam się powoli ten czujnik jakimś tym medium obkleja. Co my tutaj widzimy? No im bardziej nam się to medium obkleja, tym ta wartość tego sygnału, kiedy powiedzmy obiekt się oddala, ona cały czas rośnie, powiedzmy nawet w tym stanie niskim. No i ten alarm jest tak zbudowany, że jeśli pierwszy raz ta wartość nie spadnie nam poniżej tego progu bezpieczeństwa, tego safe off, no to wiedzmy, że już coś się dzieje, ale jeszcze nam czujnik nie reaguje. No i za drugim razem, kiedy już dojdzie do podobnego przypadku, to też jest ważne, tam jest wspomniane w manualu, że to musi tam być trwać mniej więcej przez około 2 sekundy, no wówczas włącza nam się ten alarm wewnętrzny związany z zapyleniem. Natomiast no, też dla porównania, co mogłoby się stać krytycznego, jakby ten alarm pyłowy nie był, prawda, aktywny, nie byłoby go tutaj w opcjach tego czujnika, no to zwróć uwagę, co by się stało tutaj. Czujnik zostałby całkiem, prawda, mówiąc krótko, obklejone i po pewnym czasie, prawda, obiekt by nam zniknął, nie przekroczylibyśmy tego progu histerezy i nadal, prawda, mielibyśmy stan wysoki na wyjściu tego czujnika, kiedy w ogóle tak de facto nie ma obiektu, a mamy ten czujnik obklejony. Także to jest taka krótka dygresja, krótkie takie wytłumaczenie a propos działania tego alarmu. Wracamy do zakładki tej naszej Enhanced Sensing. Mamy, prawda, ten nasz, prawda, już próg oznaczony, pokażę te wartości. No ja zbliżam tutaj tą naszą płytkę, nie zasłaniam kamery i widzicie, przeszliśmy, prawda, te progi, zwłaszcza ten SP1, był sygnał wysoki na wyjściu, oddalamy, jest sygnał na wyjściu. No, bardzo proste. Dobrze, to teraz zróbmy to samo, żeby wytłumaczyć ten tryb okna. Cóż to jest takiego? Tutaj mamy ten nasz pierwszy próg, te 1605. To zróbmy też drugi próg jeszcze. Ile tu mamy? Podświetlę sobie jednostek. No w tej chwili powiedzmy 3000. Niech będzie 3000. Zróbmy z tego pierwszy próg. I teraz drugi próg bliżej. Jest ok. Nawet trochę bym powiedział, przesadziłem w tym wypadku. Jeden próg mamy te 3000, drugi 10, prawda, tysięcy. Oddalam się.
Mamy stan niski, prawda, na wyjściu, to pokazuję kursorem. No i zbliżam się teraz do progu numer 1. Aktywujemy, prawda, nasze to wyjście. Ja ten drugi próg to za dużo wpisałem, wpiszę go 8000. Polca. Widzimy, że ten próg się obniżył tutaj, to 8000, podobnie wszystkie te wartości histerezy i bezpiecznych limitów, to się przekalkulowały, no i zbliżam się, mamy cały czas stan wysoki na wyjściu, przechodzę teraz przez ten próg 8000, mamy stan niski na wyjściu. Oddalam się ciutko od czujnika, od czoła, znowu weszliśmy w ten zakres, mamy stan wysoki na wyjściu i przez dolny próg mamy stan niski na wyjściu. Tu pewna taka uwaga. Na żywo w cudzysłowie to się wszystko dzieje szybciej, natomiast trzeba pamiętać, że mamy tutaj tą naszą przystawkę oilinkową. Powiedzmy sobie taka przystawka serwisowa, więc tutaj występują pewne opóźnienia. No i został nam trzeci przypadek, czyli tryb ten dwupunktowy. Ja zostawię te same tutaj wartości, które mamy. No i tak, dochodzimy do pierwszego progu. Tu obserwujmy tutaj niebieską linię. Dochodzimy do pierwszego progu. Co się dzieje? No nic się nie dzieje. Dopiero się będzie coś działo na naszym wyjściu, kiedy dojdziemy do drugiego progu. No i w momencie teraz, kiedy z powrotem wchodzimy do przedziału, nadal mamy wyjście w stanie wysokim i dopiero kiedy przejdziemy przez próg SP1, dopiero mamy stan niski na wyjściu. Tu prośba, bo w różnych czujnikach, w różnych firmach różnie może być to opisane. U nas to jest w tym wypadku akurat, jeszcze tu powrócę do tego zdjęcia, że to jest tryb dwupunktowy, two point mode. Niektórzy też to nazywają trybem pracy na histerezie. No i co jest ważne, też chcemy mieć całą tą naszą funkcję opisaną funkcją wyjścia. Czyli jeśli się w tym progu znajdujemy, nie znajdujemy, jeśli przekroczyliśmy dany próg, czy sygnalizacja obecności obiektu ma być w ten sposób wykonana, że mamy funkcję, prawda, wyjścia tą w stanie aktywnym, czy też logika ma być, prawda, że jak obiekt jest sygnalizowany, to ma być, prawda, stan niski na wyjściu. No my cały czas, to jest najbardziej intuicyjne, dzisiaj będziemy pracowali w tym high active, czyli można powiedzieć, że funkcja wyjścia normalnie otwarta w tym wypadku. No i kolejna taka zakładka Smart Task. Tutaj, jak wcześniej mówiłem, jeżeli pamiętasz o tych dwóch kanałach, ja z kanałem numer 1 powiązałem to wejście internal 1, natomiast co tu widać ciekawego w tym wyjściu numer 2? No, można oczywiście powiązać to ku internal 2, można powiązać z tą wewnętrzną logiką, powiedzmy, i nawet zrobić spinu numer 2, prawda, wejście dla wyjścia innego czujnika i to wszystko powiązać, ale my się zdecydowaliśmy, że tutaj będzie ten alarm temperaturowy. Co jest ważne, ja tutaj dokonałem pewnej zmiany. Prośba, Sebastian, jakbyś na chwilę wyłączył podgląd tutaj na czujnik, żeby było widać. Tutaj dokonałem pewnej zmiany i to ku internal 1 jest tak naprawdę przepuszczone przez czasówkę time on delay, czyli opóźniamy trochę, filtrujemy to, co mamy na wyjściu i ja tutaj to wpisałem te 2000 milisekund. Stąd też to widzieliście, to opóźnienie tego wyjścia wirtualnego QINT 1 względem QL 1. No i tak jak wcześniej tu sygnalizowaliśmy, że jeśli chodzi o konfigurację pinu drugiego, również możemy tu sobie zmieniać. To może być ten zewnętrzny teach-in, różne, prawda, wersje sygnałów lub też wręcz wejście. To było tyle, jeśli chodzi o Smart Task. No i teraz diagnostyka. Tutaj widać, może tak zacznę od prawda, tego statusu, to jest powielenie tego, co widzieliśmy w tym głównym menu, więc się na tym nie skupiajmy. Menu związane z temperaturą. Ja tutaj przestawiłem ten próg do jednej z tych późniejszych prób na 38 stopni zamiast 85, dolny próg alarmu jest minus 30. Tutaj widzimy te kreseczkowane linie, prawda, nam to wyznaczają. Tutaj mamy
takie bardziej szczegółowe statusy. Jeśli czujnik uważa, że coś złego się dzieje, to będziemy dostawali pełne informacje, sobie później zerkniemy. Czas przekroczenia tych progów maksymalnych temperaturowych wyrażonych w czasie. No, a tu już widać te próby, które różne prowadziliśmy. Widać było, jakie najwyższe, najniższe temperatury. No, widać, że go nie mroziliśmy, no, ale trochę go ogrzewaliśmy. No i widać tutaj, no, jaka była temperatura od ostatniego uruchomienia. Ponownie jakość tego sygnału w trakcie pracy naszego czujnika podczas ostatniego uczenia, czy prawda, ten quality of teach, czy dobra jakość tego uczenia była, no widać, bo wszystko zrobiliśmy dobrze. No i ta całkowita praca naszego czujnika wyrażona w godzinach, czy to prawda, od początku, kiedy go podłączyliśmy z zasilania, czy od ostatniego resetu, czy od ostatniego podłączenia do prądu. Podobnie ilość cykli przełączeń naszych wyjść i ilość podłączeń do zasilania. No widać, ten czujnik jest już taki, no, można powiedzieć, zasłużony tutaj. Widać, jeśli chodzi o te czasy. Teraz przechodzimy już do bardziej takich praktycznych konfiguracji. Ja tutaj wejdę już w Enhanced Sensing, tą zakładkę. Zmienię tutaj na Single Point Mode, ten jednoprogowy. No i tutaj powiedzmy ustawię to, żeby było dobrze widać te 2000 jednostek. No i zaczynamy zabawę z tymi różnymi próbkami. Jak za chwilę będzie widać, porównamy sobie kilka takich obiektów ze sobą. Tutaj, jeśli chodzi o kawę, ona występuje w trzech rodzajach. Kawa w postaci ziarna, kawa instant, no i taka kawa, prawda, drobna krema. Natomiast wszystkie trzy te naczynia są dokładnie takie same. Zerknijmy tutaj, co nam od razu w tej zakładce podpowiada nasz czujnik. Przypominam, pracujemy w tym typowym takim trybie pracy w pełnej skali i widzimy, no powiedzmy, te prawie niecałe 1800, prawda, jednostek. No to sprawdźmy drugie opakowanie. No, sygnał spadł nam, no powiedzmy około tam 200 parę jednostek. Nie jest to jakaś strasznie duża różnica. No i ta krema. Widać, sygnał w porównaniu do tej poprzedniej, no, uległ niewielkiej zmianie, chyba o 30 jednostek. Tutaj taka ciekawa dygresja. My za chwilę zmienimy kilka ustawień, ale jakieś półtorej godziny temu, jak żeśmy tą kawę nasypywali, to wiadomo, żeśmy otwierali opakowania z tą kawą i te wartości były trochę większe. Także tutaj, że tak powiem, te warunki, w których my tutaj sobie pracujemy z włączoną, prawda, wyłączoną klimatyzacją, bo parę takich cykli robiliśmy, wpłynęły tutaj na jakość tych mediów, tych materiałów, które tutaj mamy. Dobrze, zmienimy teraz konfigurację niepełna, czyli ten podprogram, preset application, na pracę właśnie z granulatem. No, tu jest opisane jako plastikowe, ale czasami to się przydaje sprawdzić na inne materiały. Bierzemy ten Hans, powiedzmy, nasz sensing. Zobaczymy, co się zmieniło. Ten miał tam 1700, prawda, coś. No, a teraz widzimy, no, wartość ta znacznie wzrosła. To jest 3500. Nastąpiło, prawda, pewne przeskalowanie. Tutaj mamy, no, 3100. Czyli widać, że te wartości, prawda, zostały podbite, ale tą różnicę łatwiej nam, prawda, wyłapać. Tutaj, jeśli chodzi o tą kawę, no to praktycznie rzecz biorąc jest podobnie do tej kawy Instant. Ale widać już przy rozróżnianiu, już zastosowanie tego podprogramu, no coś to nam jednak, prawda, pomaga. Ja teraz użyję innych próbek. No i spróbujemy czegoś innego. Spróbujemy płatki owsiane versus cukier. Cóż to takiego będzie? Zostanę przy tym ustawieniu dla granulatu i najpierw płatki. O, widać. Wartość w zasadzie maksymalna.
Wbrew pozorom to też nie jest dobrze, bo później jest ciężko czasami zadecydować, czy obiekt widać, czy nie, czy coś się też osadziło na ściance zbiornika. Natomiast tutaj mamy wartość około 8300. Natomiast przechodzimy teraz do Basic Settings, zmieniamy, może odsunę ten cukier, żeby... No i przechodzimy w Full Scale Area, Enhanced Setting i ponownie płatki. Mamy 5000 jednostek z małym, prawda, pakiem i cukier. 4100. Czyli widać, że dla tego przypadku lepiej, moim przynajmniej zdaniem, jest stosować tą pracę w pełnej skali. Też mamy tutaj dla porównania. To z Sebastian było? To był żwirek, tak? No i zobaczmy, że tutaj na pełnej skali ten z kolei materiał pokazuje nam maksimum. No, zobaczmy do tego innego podprogramu. Też maksimum. Czyli no, tutaj nas akurat, jeśli chodzi o ten materiał, tutaj to nie ratuje. Także widać, dobrze jest sprawdzić różne podprogramy, przygotować się do tego, co mamy zrobić. I przy czym, tak jak mówiłem, okazało się, że kawa jest troszeczkę higroskopijna. Jak żeśmy ją trochę podsuszyli, trochę coś odparowało, włączyliśmy klimatyzację i sami widzieliśmy, że te wartości już w przeciągu półtorej godziny się różnią. Dobrze, co teraz możemy zrobić? No możemy na przykład odróżnić to medium jedno od drugiego. Powiedzmy, że sobie odróżnimy cukier od tych naszych płatków i przyporządkujemy to różnym wyjściom. Co teraz właśnie zrobimy? Z tego, co pamiętam, to lepiej nam to chodziło na tej opcji Full Scale Area. Przechodzimy w Enhanced Sensing, przy czym jeszcze tutaj zmienię U-IN-2 wybiorę. No i mamy, włączę tutaj tą czasóweczkę, byśmy mieli dokładnie te sygnały, prawda, na wyjściu, które chcemy. Wyjście to pierwsze. To będą płatki. Włączymy sobie tryb okna. Ja tutaj już, powiedzmy, mamy 4800, to tutaj zrobimy dolny próg 4000 jednostek, górny próg, powiedzmy, że zrobię 5200. Musimy pamiętać, żeby te progi się ze sobą nie pokrywały. Mamy sygnał na wyjściu, jeszcze sprawdzimy teraz dokładnie, czy nic nie pomieszałem. Nie trafiłem idealnie, teraz jest więcej chyba. Jaką mamy wartość? 4870, tak. Jeśli dobrze widzę. Ale się trafiliśmy, prawda, z histerezą trochę. 3400, zobaczymy. Jeszcze raz. Tak, teraz mamy stan wysoki na wyjściu. Zobaczymy z cukrem. Cukier będzie dla tego tutaj wyjścia numer 2. Też tryb okna. Ile tu ma cukier? 4000 z haczykiem. Zrobimy może 4500 albo 4400. No i żeby nie było za dużo, żebyśmy nie weszli w tamten próg. Nie, przepraszam, tutaj będzie 3900. No i tutaj zrobimy jakieś 4000. Zobaczmy 300. Mam nadzieję, że nam się progi nie pokryły. A, troszeczkę nam się widać pokryły. Jeszcze raz. Próg pierwszy.
Zobaczymy. Drugi. Próg pierwszy. Dzwonić. I próg drugi. A tam zobaczymy, czy się pokryło, czy nie pokryło. To jeszcze raz. No, przez chwilę mieliśmy stan wysoki na wyjściu. Tutaj prawda jest. Zobaczymy jeszcze na tym podglądzie. O, niestety, ale progi trochę mi się pokryły. Ale teraz już chyba jest ok. Chyba nie wzbudzają nawzajem. A, jeszcze się po. Teraz było widać, że się nie pokryły. Patrzymy na Qint 1, Qint 2. Płatki. A, musimy poprawić próg dla cukru. Czyli tutaj był próg 5400, a drugi, no widać, że ten górny próg nam się pokrywa. W takim razie ten górny próg zredukuje do jakichś 3800. Mam nadzieję, że będzie wam to chodziło. No i zobaczymy. Wracamy do głównej tej zakładki, obserwujemy wyjścia. Jest Qint 1 aktywne. I teraz Qint 2 tylko aktywne. No trochę zabawy było, widać, ale możemy sobie w ten sposób odróżniać obiekty. Teraz jeszcze szybko, w zależności od tego, jaki mamy zbiornik, szybkie takie porównanie, bo są różne teorie, co jest lepsze, czy zbiornik z tworzywa i coś wykrywania jakiegoś medium w środku, czy zbiornik szklany. Ja mam tu kilka takich przypadków. Od razu mówię, żeby nie traktować tego doświadczenia jakiejś uniwersalnej reguły, bo tutaj mamy zbiornik szklany, no jednak tą zaokrągloną prawda, ściankę. Natomiast tutaj może nie widać w kamerze, ale to nie jest taki bardzo zbiornik o równych ściankach, tylko też prawda, pochyłych. No i tutaj jest, prawda, tworzyło, tutaj szkło, ale mają też nieco różne grubości. Za to medium jest z tego samego worka. To jest płatki owsiane. No i dobrze, zmieniamy ustawienia, basic settings. Zostawimy ten full scale area i ponownie enhanced sensing. Ja tutaj zrobię ten jeden próg, żeby nam tu nic się nie myliło. No i najpierw zobaczmy w zbiorniku z tworzywa 4500, prawie 4600, prawda, sygnał. Tutaj widzimy, że ten poziom zasypania jest na gdzieś tutaj. No i to samo dla szklanego. No prawie 5000 jednostek. Czyli można powiedzieć, że lepiej się w tym akurat konkretnym przypadku wykrywa to medium w tym opakowaniu, powiedzmy, szklanym. A z ciekawości, bo ja też to akurat tu ze Sebastianem przygotowałem, odsypaliśmy z innego pojemnika, powiedzmy tu trochę na ściankach w tym zbiorniku z tworzywa identycznym jak tym pełnym, może pokażę do kamery. Zostawiliśmy, prawda, to jest ten pełny, który mierzyliśmy, a tu jest tak, że żeby było trochę pyłu na ściankach, taka prawdziwa, powiedzmy, aplikacja, zbiornik pusty, po tym, kiedy opadł poziom, widać, że ten siła tego sygnału 1170 jednostek jest znacznie niższa. Dobrze, inne takie obiekty, na które również trzeba uważać, jest to drewno. Ja już tutaj będę to przykładał i pokazywał na bieżąco. Ale można widzieć, tutaj mamy takie próbki dwóch rodzajów drewna. Jeden, tu widać nawet w kamerze, no, drugi rodzaj drewna. No i będę przykładał tutaj, tam gdzie nie ma, gdzie jest najmniejsza ta, powiedzmy, szczelina ta powietrzna. Ile mamy? No, około 4800 jednostek. Drugi rodzaj drewna,
około 4000 jednostek. Także widać, że jest różnica. Dlaczego to pokazujemy? Bardzo często jest tak, że wykrywamy czujnikami pojemnościowymi różnego rodzaju obiekty z drewna, czy to są listwy, deski, czy palety. No i w zależności od tego, czy jest drewno mokre, jaki jest gatunek drewna, czy jest drewno mokre, czy suche, czy wyszło, prawda, z suszarni, czy nie, czy paleta długo stała, czy krótka, albo w ogóle, prawda, na słońcu, będziemy mieć różne wskazania. I za pomocą takich właśnie inteligentnych czujników, które możesz zaprogramować przy użyciu przystawki, możesz wszystkie takie detale chociażby sprawdzić, ustawić tą opcję okna i jesteś zabezpieczony, prawda, przed tymi różnymi takimi wadliwymi zadziałaniami, czy niezadziałaniami czujnika. Dobrze, teraz ostatnia już część, ja odkręcę, prawda, ten nasz czujnik. No, przygotuję do tej próby alarmu temperaturowego. Tutaj w menu dokonam od razu zmiany. Czyli mamy alarm ten temperaturowy. Mam ustawiony, mamy, nie odwracam wyjścia, czy jak przekroczymy tą temperaturę, mamy mieć sygnał wysoki na wyjściu. Na przypomnienia, ile my tam ustawiliśmy. Ustawiliśmy specjalnie, żeby tutaj nie przedłużać spotkania, ten górny zakres temperatury 38 stopni, to będzie ta wartość, przy której włączy nam się alarm. Obecna temperatura to jest 34, no trochę już rośnie temperatura, bo rośnie nam, prawda, w pomieszczeniu, mamy te lampy doświetlające, ale sprawdźmy, widzimy, że alarm temperaturowy na tą chwilę jest nieaktywny. No i dobrze. Zobaczymy, co się stanie za chwilę. Nie wystarczy. My teraz na szybko podgrzaliśmy wodę. No i będziemy, mówiąc krótko, zanurzać, prawda, ten nasz czujnik. Można zobaczyć, że o, może do tej kamery, to on jest zanurzony. Oczywiście wyjście się aktywowało, bo trafiliśmy, prawda, w ten próg. Podejrzewam, że już na samą wodę bardzo dobrze ten czujnik w tym progu, który mam ustawiony, się wzbudza. No, dajmy mu chwilę. Widzieliśmy, już jest 36 stopni. Pamiętajmy o tym, że to jest, prawda, cała elektronika zabudowana w korpusie z tworzywa sztucznego. Więc po pierwsze, elektronika czujnika sama się grzeje, dlatego tą temperaturę wewnętrzną mieliśmy wyższą niż otoczenia, ale też z kolei to tworzywo w drugą stronę działa, że trochę czasu trwa, zanim ta elektronika się nagrzeje. Mamy już 37 stopni, jest 38. No i zobaczmy, mamy ten alarm temperaturowy, prawda, aktywny. My ten alarm temperaturowy powiązaliśmy z QL2, tym naszym wyjściem, więc też jest aktywny. No i zobaczmy, czujnik nam tutaj, prawda, wysłał informację device temperature overrun, usuń źródło ciepła, mamy, prawda, ostrzeżenie. Ale jak widzimy, że jest jeszcze daleko do tych wyższych, prawda, temperatur, alarm był ustawiony tutaj, no temperatura rośnie 41 stopni. Dobrze, to jeśli chodzi o nasze dzisiejsze ćwiczenia, myślę, by było na tyle. Zapraszamy Was na kolejne spotkania z nami na naszych webinarach. Polecamy subskrypcję na naszym kanale SIG Polska na LinkedIn. Wrzucamy tam prawie codziennie nowości, co robimy, również zaproszenia na webinary. Zachęcamy również do rejestracji na naszym newsletterze, który wysyłamy raz na miesiąc. Mam nadzieję, że to zagadnienie dotyczące praktycznych ustawień czujników pojemnościowych CMB, tych inteligentnych, działających po IO-Link lub jako standardowe, omówiliśmy. Bardzo proszę o komentarze. Przypominam również, że jesteśmy otwarci i czekamy na sugestie, propozycje, co pokazać w kolejnych webinarach. Dziękujemy za dzisiejszą uwagę. No, życzę wszystkim od razu smacznej
kawy, smacznej herbaty. No ja też mam kawę, mam wodę, kawę sobie mogę zrobić, nawet śniadanie też, bo płatki też są. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.